they yelling, Barney, let's go. Let me flow, spitting my song, Barney repping my home. Never alone, I'm keeping the fire, pass me the coal. Life's a journey, so making friends is the best. Home is somewhere when you're spending the best. Jakże miło powitać Państwa. Mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego obejrzenia tego spotkania towarzyskiego. Dzisiaj Legia Warszawa zagra przeciwko Napoli. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Trener zdecydował się wystawić dzisiaj jedenastkę w ofensywnym wariancie. Ustawienie 4-5-1. Strefa defensywna i środek pola są mocno zagęszczone, a zatem liczy się ochrona własnej bramki i neutralizacja ataków rywali. Jednak dwaj wysunięci ofensywni pomocnicy powinni sprawić, że napastnik nie będzie osamotniony. Przyjrzyjmy się ustawieniu wybranemu przez trenera Napoli na dzisiejszy mecz. Jest szansa! Napoli będzie za chwilę wykonywać rzut rożny. Do grania piłki z rzut rożnego. Jose Cajon. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Ma możliwość odegrania. Czy będzie prowadzenie? Nie, nie, nie ma bramki. Jakimś cudem mamy nadal remis. Chyba zabrakło zimnej krwi, ale do końca sporo czasu. Może będzie miał okazję się poprawić. Antolić. Kucharczyk. Naprawdę imponujące są ostatnie wyczyny Drisa Mertensa. Dziś szykuje się jego show. Owszem, jego akcje zawsze są nieprawdopodobne. Ma taki dar do wykańczania, że człowiek siedzi i patrzy na jego wyczyny pod bramką z zapartym tchem. Offside. Mączyński. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Carlitos. Może spróbować szczęścia. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Allan. Raul Albiol. Jose Cajon. Mertens. Robi się niebezpiecznie. Strzela! Ach, jak niewiele brakowało! Dobra decyzja! Troszkę celniej i byłaby bramka wyrównująca, ale to był dobry sygnał. Warto tu jeszcze powalczyć o remis. Mączyński. Hamalainen. Michał Kucharczyk. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Gol! Legia zdobywa bramkę! Świetnie sobie tutaj poradzili, oczywiście musiało się to tak skończyć. Piękna bramka, która padła po wspaniałym dośrodkowaniu. Centra pierwsza klasa, tak precyzyjnie dograć z takiej odległości, to trzeba umieć. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Wynik 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Raul Albiol. Mertens. No, przejął, ale nie opanował piłki. Hamalainen. Carlitos. Ładnie się znalazł na skrzydle. Wrzucił piłkę na dalszy słupek.
Jeszcze nie tym razem, ale to była szansa na skompletowanie hat-tricka. Nieczęsto nadarza się okazja do zabrania do domu piłki meczowej. Teraz jest pewnie bardzo zawiedziony. Mertens, Mario Rui. Napoli konstruuje atak skrzydłem, mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. Jędrzejczyk, Hamalainen, Carlitos. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Allan, Fabian, Jose Cajon. Ależ się przedarno! Napoli zdobywa bramkę. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Niewiele szans dawano Legii Warszawa w tym spotkaniu. Tymczasem to oni prowadzą. Kasper Hamalainen. Krzysztof Mączyński. Michał Kucharczyk. Przejmuje piłkę na skrzydle. Dośrodkowanie popadł. Tak, tak, mamy bramkę! Jest piłka w siatce! Kapitalnie to zrobił! Raz, dwa, trzy, hat-trick! Czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Ależ bramka i to w dodatku trzecia. Hat-trick, spójrzmy. Muszą mu chyba przydzielić dodatkowego obrońcę. Spójrzmy na to z innego kąta. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Blisko pole karne, może strzelać. Alan. Uderzenie. Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Michał Pazdan nie patyczkuje się. Sporo miejsca na skrzydle. Centra w pole karne, przepychanki. Bez konsekwencji, świetne piąstkowanie. Marek Hamsik. Fabian. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Marek Hamsik. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Mertens trafia. Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Trzy do dwóch to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Jose Cajon. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Antolić. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Mączyński. Kasper Hamalainen. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Insigne. Mertens! Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. Mertens.
Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Pięknie go dostrzegł. Spalony, zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Antolić. Carlitos. Powinien dośrodkowywać. Mario Rui. Koniec pierwszej połowy. 3-2. 5 bramek. Po przerwie grę rozpoczyna Napoli. Mertens. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. To może być wyrównanie? No tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Antolić dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Mertens! Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Fantastyczny występ. Strzelił już trzecią bramkę. Ciekawe, czy zadowoli się hat-trykiem, odpocznie trochę, czy będzie strzelał dalej. Jest 3-3. No, zobaczymy, jak to się zakończy. Hamalainen. Szansa dla Legii. Czy będzie prowadzenie? Tak jest, gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Nieprawdopodobna skuteczność. Każde uderzenie na bramkę zamienia na gola. Istotnie, celownik ma nastawiony idealnie. Będzie się śnił bramkarzowi rywali po nocach. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Dobre, skuteczne podanie. Jose Cajon. Mertens. Michał Kucharczyk. Hamalainen. Carlitos. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Alan. Udało mu się minąć obrońców. Ach, jak niewiele brakowało! Dobra decyzja! Troszkę celniej i byłaby bramka wyrównująca, ale to był dobry sygnał. Warto tu jeszcze powalczyć o remis. Próbują ataku bokiem boiska. Za chwilę Legia rozpocznie od wrzutu z autu. Mączyński. Jest groźnie, może strzelać! Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Mocne uderzenie z bliska, tak się strzela bramki. Obrońca zupełnie zaskoczony, nie miał możliwości skutecznie zareagować. Pięć do trzech. Festiwal strzelecki trwa. Marek Hamsik. Insigne. I przejęte podanie Zielińskiego. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Blisko już do bramki. Będzie strzelał. Strzał, ale daleko od bramki. Coraz mniej czasu do końca, przegrywają. Słuszna decyzja trenera, decyduje się na zmianę.
Michał Pazdan. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Dries Mertens. Mario Rui. Napoli konstruuje atak skrzydłem, mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. Próbują teraz skrzydłem. Piłka w pole karne, są tam koledzy. I wyjaśnia Jędrzejczyk. Carlitos. Raul Albiol. Marco Rock. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze o pozycję. Do końca meczu jeszcze 20 minut. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Piłka na dalszy słupek. Napoli zdobyła bramkę. Ależ wrócili w tym meczu do gry. Już tylko jedna bramka różnicy. A wydawało się, że już się nie podniosą. Bardzo ciekawa sytuacja. Są teraz na fali. Wyrównujący gol jest kwestią czasu. Obrońcy grają dziś fatalnie. Napastnicy obu drużyn imponują skutecznością. Mamy 5-4. Hamalainen. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. No, dobra pozycja, by dośrodkowywać. Koniec akcji, piłka wybita przez rywala. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Marco Rock. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Al Insigne! No nie, nie celniej to z tak bliska. Lekkie uderzenie, wszystko jak należy, ale efekt absolutnie nie do zaakceptowania. To nie było w światło bramki, nawet w jej pobliżu. Hamalainen. Michał Kucharczyk. Carlitos. Ładne przejęcie piłki przez Zielińskiego. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Na boisku dwóch nowych graczy. Carlitos. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Mertens. Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczny moment. Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na bramkę. Za chwilę Legia rozpocznie od wrzutu z autu. No, będziemy mieli emocje do ostatniej chwili. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w tym meczu. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Może dobić rywala? I właśnie go dobił! Gol! No to już mamy po meczu. Tak, chyba tylko kataklizm mógłby im odebrać pewne zwycięstwo. Rywale już się nie podniosą. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Rzadko mam możliwość komentowania meczu, w którym pojawia się wynik 6-4. Marek Hamsik. Mario Rui.
Przejęli piłkę, popatrzmy. Insigne! Tak, to będzie rzut rożny dla Napoli. Z rzutu rożnego w pole karne. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Końcowy gwizdek. Legia wychodzi z tego pojedynku zwycięska. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych. There I said it.